Ogólnopolskie dni truskawki w Korycinie jak co roku przyciągnęły wielbicieli tego owocu, ale i amatorów wspaniałej zabawy. Stragany zapewniły istne niebo dla smakoszy tutejszych przysmaków. Różnorodne sery korycińskie, wędliny i regionalne trunki to tylko nieliczne smakowe atrakcje. Wójt Korycina opowiedział nam o dzisiejszych wydarzeniach. 19. Ogólnopolskie Dni Truskawki. Dzisiaj dzień główny obchodów, ponieważ wczoraj w sobotę mieliśmy tak bardziej święto rekreacyjnie, kulturalnie, sportowo. Były rajdy rowerowe, pieszy, spływ kajakowy, do tego mecz samorządowców gminy Korycin z naszymi przyjaciółmi z Terespola. Później pod wieczór o godzinie 18 piękny spektakl naszych wspaniałych aktorów Orzenek Gogola. A po wrażeniach teatralnych spotkanie w naszym niezwykłym Parku Plebańskim. Głównymi atrakcjami dzisiejszego dnia będzie przede wszystkim pierwsza światowa bitwa truskawkowa. Oczywiście wszędzie króluje truskawka, jej zapach jest wszechobecny, jest mnóstwo ludzi, którzy tą truskawkę uprawiają, którzy chcą ją również zjeść, a korycińska jest najwspanialsza na świecie, najsmaczniejsza, nigdzie nikt lepszej truskawki nie znajdzie jak tu właśnie u nas. Mam nadzieję, że wszyscy bawią się dobrze i dobrze będą wspominać te chwile spędzone w Korycinie. Część osób wybrała odpoczynek nad zalewem. Tłumnie przybyłym mieszkańcom regionu bardzo się spodobały liczne niespodzianki. Największą atrakcją, na którą wszyscy czekali, była pierwsza w historii bitwa na truskawki. Po obu stronach stanęło ponad 50 zawodników drużyn Korycina i reszty świata. Uzbrojeni w kilogramy najlepszych truskawek od okolicznych dostawców, rozpoczęli walkę. Było przy tym dużo śmiechu i pozytywnych emocji. Świeżo po czerwonej batalii zapytaliśmy uczestników o wrażenia. Fajnie, zaskoczyła nas na plus. Myśleliśmy, że będzie gorzej, ale było naprawdę super. Zwłaszcza ten widok, jak lecą wszystkie truskawki wszystkich przeciwników nas. Też tak, Pobijani jesteście trochę? Nie. My nie, ale drużyna białych. Myślę, że całą noc będzie leczyła swoje rany. Rozgromiliśmy ich i chyba jadą do domu, bo nie wytrzymają dłużej. Bardzo fajnie. Ja to właściwie nie zdążyłem zauważyć, kiedy te pierwsze truskawki zaczęły uderzać tu i tam. Ale to są owoce, które nie robią krzywdy, wręcz odwrotnie. Zachęcają do dalszej zabawy, do śmiechu, do wspólnego takiego hulania i chodziło nam o to, żeby ten owoc rozsławić i dalej przede wszystkim o to chodzi. I myślę, że to się udaje. I to się uda. Super było! Wygraliśmy, jak widać! Byliśmy lepsi i wygraliśmy! Także super! Zapraszamy wszystkich! Na zakończenie imprezy wystąpiła gwiazda wieczoru Sylwia Grzeszczak.